Siema kochani, przez dłuższy czas nie było żadnego filmu na kanale, ale to dlatego, że po prostu nie miałem telefonu, bo mi się zepsuł. No i właśnie odebrałem swój telefon, więc teraz mam i myślę, że większość teraz nowych filmów z kontentu podróżniczego lub po prostu jakieś tam normalne, zwykłe vlogi będą w 4K. I będzie tam jakiś montażyk itp. No będę starał się o montaż, więc kochani, co? Przygotujcie się na to, że będzie super, no i że będą nowe, super filmy na tym kanale i gitest, no nie? Kochani, również piszcie, co uważacie o tym, co się dzieje na Ukrainie, bo ja uważam, że no niestety źle się dzieje i musimy być solidarni z Ukrainą. Musimy po prostu wspierać naszych sąsiadów. No i co? No i uważam, że cała Europa oraz Stany Zjednoczone powinni po prostu pomóc Ukrainie i przeciwstawić się Putinowi, który nie zasługuje na miano prezydent, a zasługuje na miano szaleńca. Taka jest prawda. No to więc ogólnie dzisiaj jest taki krótszy vlog, bo niestety dzisiaj się tak średnio czuję. Głowa mnie boli i za chwilkę idę spać. Poczekajcie chwilkę. No, mam tutaj już, wiecie, łóżko przygotowane. O, tutaj kołderka. No i co, no i po prostu teraz się położę, pewnie coś obejrzę na YouTube. Muszę iść jeszcze po ładowarkę, bo ładowarkę zostawiłem, wiecie, w salonie, więc pójdę. Ale słuchajcie, jeszcze chcę wam powiedzieć, że dzisiaj to już nie, ale jutro będzie dłuższy vlog, na który was po prostu zapraszam. No i przepraszam, że nie było przez długi czas vlogów, nie było filmów właśnie z kontentu podróżniczego, no ale nie miałem jak nagrywać, więc wiecie, więc no przedłużyło się, no nie, przedłużyło się. Gdzie będę teraz jechał, to jest tajemnica, niespodzianka, ale mam nadzieję, że spodoba wam się nowe miejsce, które wybrałem sobie, bo będzie gitest, no nie? Dobra, piszcie w komentarzach, jak tam u was, jak się czujecie. No i ogólnie jak się czujecie z tym, no nie, że jest wojna na Ukrainie, bo ja się bardzo źle czuję. Jest tragedia, w ogóle u mnie kolejki po paliwo u mnie w mieście po prostu były duże, nie tylko na jednej stacji. W ogóle pojechałem na osiedle Rawka, to w ogóle, jeżeli chodzi o diesel, tak? No to po prostu dystrybutor był zamknięty, w ogóle była taka brama, w sensie nie, były takie te, no coś w podobie, po prostu zamknięty, była kłódka, tak? No i nie można po prostu było zatankować. Byłem tutaj na Orlenie, który jest niedaleko mojego bloku. Tutaj w ogóle pewnie był diesel, ale no kolejka to była masakryczna, tak samo na Shell, który jest obok Orlenu. No i musiałem z kolegą jechać na BP. No i na BP sobie już poczekaliśmy, bo mieliśmy dwa samochody przed sobą, więc no udało się zatankować, ale nie było diesel Ultimate, tylko po prostu był ten zwykły diesel. No ale ten zwykły diesel się zatankowało. No i co? No i no jest dobrze, no nie? I powiem wam tak, że kurczę, niestety też będę musiał lepiej przygotować rower do kolejnej podróży, bo jak się rozpędzę, w sensie jak się rozpędzę, tak jak jadę, to jest dobrze, ale jak na przykład jest nieraz, wiecie, ten policjant, no nie, co jest na drogach, ten, no, że trzeba zahamować, że trzeba po tym przejechać wolno, no nie? Albo po prostu gdzieś tam jak są dziury czy coś, to niestety łańcuch mi spada i będę musiał po prostu pewnie koło
tylnia, wiecie, wziąć do tyłu, odsunąć, no i potem poprzekręcać i myślę, że będzie dobrze. A jeżeli chodzi o smarowanie łańcucha, no to posmarowałem łańcuch, jest posmarowany, więc jeszcze pewnie będzie trzeba koło po prostu do tyłu. No i myślę, że będzie git, bo rower jest bardzo dobry, na nim się naprawdę szybko jeździ. No, niech służy, no ja. No, pozdrawiam.